We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. Okej, obviously. Zagramy w Dishonored. Na start, no taka trochę gafa z mojej strony, bo przyciągnąłem czaszkę tego cholernego psa. Ale no, pomyliłem ją z czymś innym. Are you fucking serious? O kurwa, tu jest ich więcej. Contact Incorporated informs me they've caught Melina in the tower. I need to tell Delilah. Didn't you hear? She finished painting the. It's flawless. She's begun the final phase. Then she's in the void already. O, w pustce. Delilah ma pracownik gdzieś wewnątrz rezydencji. Zdaje się, że jest tam coś bardzo wartościowego. Aha, jak rozumiem, zero reakcji na to, że babka jest w pustce, tak? Dobra, lepszę też tą żywotność jeszcze raz. A potem, nie wiem, kupię może rozpad pośmiertny. Znajdź pracownię. Don't worry, she made them pay first. No chyba se stroisz żarty. Chleba. Help me. Cio. Okej. Nie udało się dokładnie jak chciałem. Ale uszy. Ale kurwa, ostatnie czego się spodziewałem, to że one się akurat tutaj przeniosą. Polecenia Delilah, że wskazam umieścić latarnię w mojej pracowni w zachodnim skrzydle. Użyj jej, aby wejść w obraz wyłącznie w krytycznej sytuacji. Ja będę zajęta rytuałem i nie wolno mi przeszkadzać. Wierzę, że poradzicie sobie z Dowdem, gdyby się pojawił. Okej. Przytomna. Klucz do skrzyni w Brigmore. Okej. Być może jest coś ciekawego. Co? Nie. Jesteśmy. Okej. Drugie rozwiązanie. To już było. No, zaraz nade mną, pewnie w tej całej skrzyni. Mogę użyć? Oczywiście, że. Tu jest amulet w tę stronę. Mamy tutaj jakiegoś ziombla. Nie interesuje tego, czy to jest mi, czy to jest ziombel mi wrogi. Please! No, don't make me eat anymore. I can't. Brother Marcus, I denounce the Abbey. Wandering gaze, light. Woda życia, picie odnawia niewielką ilość zdrowia. Nie potrzebuję. To już chyba było. Hands, roving feet, rev, revit. The seven strictures are seven lies. The High Overseer is the whelp of a wolfhound bitch. The seven strictures are seven lies. Seven lies. Seven lies. Okej, teraz założyłem to. Czy...
Czy on miał zeżrzeć? Błagam, powie strzyżenie. Bracie Pratcliffe, powierzono ci nadzór nad dzielnicą Matcher Haven i okolicznymi nieruchomościami. Udaj się tam niezwłocznie i informuj urząd nadrewidenta o tym, co znajdziesz. Jeśli odkryte zostanie jakiekolwiek ślady organizacji herezji, wyzwij wsparcie, nie próbuj wyjaśnić sytuacji sam, pamiętaj zakazy, a nie poniesiesz porażki. Nie udało mi się z niego wyciągnąć wiele, został dobrze wyszkolony. Nakarmienie go jego niegdysiejszym kompanem wywoła jedynie bezużyteczne dźwięki i straszny bałagan. Spróbuję ponownie jutro, chyba że nagle postara zmysł w takim wypadku. Nie poznaj z niego, jak go zabić. Ja pierdolę, serio, zmusiły go do zeżarcia jego... To save, za to dostałem. Ale aż mnie, kurde, dreszcz przeszedł. Zobaczymy amulet z tej strony. Wiedźmia skóra. No, co to będzie? Gdy otrzymujesz obrażenia, zmniejszana jest twoja mana zamiast zdrowia. Mikstury przywracają ci umiarkowanie mniej many. To nie jest w sumie takie złe. Zwłaszcza, gdybym mógł to połączyć z tym, że odmawiałbym sobie przez picie wody. Ale wtedy właśnie byłoby najlepiej. Chyba jedno jedyne, a nie jeszcze jest jedno. Bez tym pójdzie łatwiej. Można się więcej. Czekaj, tam jeszcze jest jedna runa, jeden amulet. Już do biblioteki nie posiadam. Jak wiadomo, w teorii nie potrzebuję tego klucza. Wystarczy fajny granat, ale... Bądźmy cicho. Someone to play with. Someone to bleed for us. Some cool there. Jeszcze jeszcze nieożywione, powiedzmy. Ostatnia runa, no to weźmy sobie ten rozpad pośmiertny, bo i tak tego na nic pewnie więcej nie wydam. Ale raczej nie będę tego wykorzystywał. Opuszczająca. Dobra, eliksir akurat jeszcze mogę podnieść. To będę z tej strony. Trochę żarcia. Przekleństwo kostki brukowej. Medium, ostatni amulet, młynek, to jest to szybsze wyprowadzanie ciosów, czyli mech. Co mi po tym? Dobra, czyli amulety znalezione, to teraz tylko w sumie prosto do końca misji. O,
kopciki jeszcze sobie przygarnę. Dobra, to będzie irytujące na dłuższą metę. We'll feast on the spoils. Nice. Okej, skomentowały to, że uszczędziłem typa. Raczej fakt, że po prostu on gdzieś zniknął. Z ich perspektywy oczywiście. No ja wiadomo co zrobiłem. Tędy nie wyjdę oczywiście. Więc wyjdę jak przyszedłem. Dobra. Czyli ta część sprawdzona. Na dole psy. Z tej strony. Nie brak przejścia. Z tej strony już chyba też wszystko zwiedziłem. A tu jak wejdę na dół. Jestem znowu tutaj. Znowu mam autosave'a. Kiwię w sumie za co, ale skąd? Tutaj jak wejdę na górę, jestem ponownie w tym miejscu. Tutaj mamy ziomka, który musiał zajadać się trupem swojego innego ziomka. I tu mamy jakby dalsze przejście. Dobra, tędy nie przejdę. No i tak. Tędy nie przejdę bez klucza. Oficjalnie. Wiadomo, mogę też po prostu wywalić dziurę w ścianę. W ścianie. W miejscu tych drzwi. A, jest tutaj! Dobra. Właśnie to jest słabe. A nie, dobra, czekaj, bo jest... To waliło z tego, a to waliło z tego, okej. O kurde, jeszcze jest trzeci! To gdzie ma linkę? A nie, to było z tego. Dobra, tu nie wiem, gdzie jest trzecia linka, która może aktywować to jedno. Yeah.
tam w ogóle? Coś, co kiedyś było psem. Tam dalej są pewnie te wiedźmy. Trochę durny moment na zrobienie zapisu, no ale poproszę. Zdaje się, da się. Evie, I'm glad I. Dobra, czekaj, wczytaj. Tylko zanim otworzymy, to użyjmy zakrzywienia czasu. Bez mamy? No niestety. Otwórz. Zamknij. Zabierz. Dobra, w sumie tego nie przemyślałem. W sensie, nie wiem, czy to jest gdzie skitrać w ogóle. I'm glad I found you. Is the painting of the void sealed? Yes. I put the lantern back in our lady's studio. It'll be ready when she calls. But I don't think Delilah will return this way. When she calls us, it will be to Dunwall Tower. Probably true. Evie, may I confess something to you? Promise not to tell the others. Of course. You can always confide in me. When I was in the studio, I painted the mark on my hand, just to see. It was foolish, I know, but I couldn't help myself. Never be ashamed of your ambition. It's why she chose you. Thank you. Your words are always exactly what I need, Evie. If only my birth sisters had been more like you. Well, if they had, they'd still be alive, wouldn't they? Kto przetłumaczył imię Evie jako Ewcia? Evie to Evie. Eve to Ewa. Evie to Evie. Chyba, że ja jestem ten znaczy jakiś upośledzony i jednak to znaczy co innego. Gdzie prowadzi to przejście? Czy tu byłem? Nie, definitywnie to nie tu nie było. Gdybym był, nie było tamtych czaszek. Dobra, udało się. Nie zauważenie przemknąć. Czy ten pies nie mógłby tu wejść? By mi tak życie ułatwiło. Zamknij. Że póki nie podejdę za blisko, to ten pies się nie obudzi, więc... Okej, jestem na idealnej kolekcji. Teraz. No i pięknie. Że jakiegoś kranu tu nie ma, żebym sobie mógł wody trochę upić, no ale... Ten nowy samolet to w inny sposób. Emily Coleman. Zachodniego skrzydła. Super, totalnie bezużyteczne, bo jestem tu gdzieś powinien. Dzięki Delali, to jest istotne, to musimy przeczytać.
Teraz, kiedy obraz jest już gotowy, wejdę w skórę młodziutkiej Emily i będę nosić jej twarz jak maskę. Havelock i jego wazeliniarze umieszczą dzieciaka na tronie, ale to mnie ukoronują. Mnie, Delilah, kuchtę z Dunwall Tower. Nazywali mnie uczennicą Sokołowa, ale czyje obrazy przeżywają dusze? Moje. Nigdy nie poznają się na tej podmianie, ale wyszepczę im mój słodki sekret do uszu tuż przed ich egzekucją. Moje wiedźmy wniosą latarnię do galerii, by otworzyć bramę do pustki. Tam wykorzystam obraz do dopełnienia rytuału. Nie wolno nikomu zakłócić mojej podróży do ciała Emily. Rytuał ma też inne zastosowania, które z czasem oczywiście zbadam. Czar zadziała na każdy obraz namalowany przeze mnie. Wyobrażam już sobie jednego z moich wrogów, więzionego na wieki w miejscowości. So Delilah wants to use Emily to become Empress. Aha, dobra! Myślałem, że tego użyję od razu. Latarnia jest pewnie wykorzystywana do otwarcia bramy w którymś z obrazów. Okej. Okay. Obrazów galerii. Dobra, czy to jeszcze nie koniec? Tutaj jakieś... dwie książki jeszcze. Widziałam iść teraz? Tam. Dobra. To jednak jeszcze nie koniec. No tak, jak na złość. To nie przejdzie. Pa. Chociaż? Dobra, nie, czekaj, zobaczmy, czy mogę już przejść ten. Co mogę? Dobra, to było mignięcie trochę zmarnowane. Oczywiście, że to musi być to. Gdzieżby indziej? Ile ich się tu teraz zebrało, przepraszam bardzo. What might this be? Is the sister? Chio. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Dobra, poszła połowa strzałek, ale wiadomo, jak będę walczył z Delilah, no to raczej nie będę ich potrzebował. Okej, czy dało się tu dojść jakoś górą? Nie. Czyli to było jedno jedyne przejście. Był zapis? Niech zgadnę, przed tym obrazem, nie? Czy tam przed tą latarnią? A nie, przepraszam, to jest jeszcze mój w ogóle ręczny zapis. Się nie odtwarza się. A nie, dobra, ale w sumie zobaczmy, czy ja mogę tutaj. Dobra, wiadomo, jak ja tutaj to. Nie wczytuj. Zapisz na tym starszym. Zobaczmy, czy jak ja użyję bełtu wybuchowego, czy one od razu zginą? Nie! Nie giną. A moje pytanie brzmi, dlaczego? Dobra. I no do chuja wafla, nie umiesz wycelować w jednego, jak już masz autoaima włączonego!
jeden. Drugi. Zaje, kurwa, piście. Dobra, nie, wiecie co, pierdolę to. Nie będę marnował bałtów na takie gówno. Aha. Okej. Okay. Oczywiście jak na złość nie mogę iść górą. Dobra. A! No niestety. Nie było tego. No do chuja, co mnie kurwa zatrzymało! Aha, obviously. Oczywiście psy też się potrafią kurwa teleportować, bo dlaczego by kurwa nie? Dobra, jestem albo upośledzony, albo kurwa ślepy. Jakie ty... Dlaczego ja sobie uroję, że te psy się kurwa teleportują, są trzy pierdolone czaszki? Dobra, ponownie. Zakrzywiamy. Jedna. Druga. Trzecia. Okej, tutaj. Też klucz do zachodniego skrzydła. Ale nie, dobra, tam nie ma innego przejścia. Jedno jedyne. Gdzie ty zauważ tyle? Jak na złość. Jak na złość. Zakrzywiamy. Już. O, nice, za darmo. Szybko, 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 ten jeszcze wybuchnął. Raz. Raz. You underestimate our great lady's resourcefulness. She is not alone. Statues. Of course, they're more than statues. She's put her will in them, and in the void, their power is much greater. Do not fret, sweet Tilda. Lady Delilah needs you to be strong and steadfast. This is no time to wilt like a summer daisy. I won't. Forgive me, sister. You're right. A, to w ogóle nie jest creepy, nie? Żarty se stroisz? To
Dobra, autosave był. Na szczęście. Dobra, gleba od razu, nawet jej nie przynoszę. Po co tak tu pierdolę w ogóle? Cyk, na glebę i do widzenia. Okej, okay, tutaj tran sztuk 3 przetworzony. Czyli co? Zakładam, że będzie walka z Delilą. I pewnie też z tymi posągami, skoro... Bo nie, raczej bez powodu o nich nie wspomniały. Notatki Delilah. Brunhilda przyszła do mnie wczoraj wieczorem, kiedy byłam w pracowni w zachodnim skrzydle i kończyłam portret młodej Lady Emily do rytuału. Poinformowała mnie, że jedna z naszych dziewcząt dała się złapać i jest przesłuchiwana w więzieniu Coldridge. Mimo to Daud wydaje się być nieświadom moich planów. No, intrygujące. Znaczy wiecie, my w sumie jedyne co wiemy a propos tej wiedźmy, no to, że chyba popełniła kamikadze, skoro to nie była Lizzie na tamtym krześle, to była ta wiedźma. To była jedna z tych wiedźm. Czyli, uwaga, ów wiedźma zabiła siebie i przy okazji typów dookoła. Więc no, poza tym, że dowiedzieliśmy się, że faktycznie była tam wiedźma, no to niewiele więcej się dowiedzieliśmy. Dokąd prowadzi, tam się udaje, tytuł obrazu. Okej, okay, to z drugiej strony wygląda jakoś inaczej, nie? Okej, okay, czy ma kurwa pustą tą w ogóle? Że to jest tak wydarte. Dobra, jolo, użyj. Ustaw latarnię. O, a nie. Ukryty widzę. Co my tu mamy? No, jakiś rozpierdol to na pewno. Wejdź do obrazu. Pustka. Arcydzieło Delilah. Delilah i jej wiedźmy coś planują. Przedostań. A dobra, to jest to samo. You have many talents, Daud, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. I gave you Delilah's name, and you followed it to this moment. You see now what hangs in the balance. Emily's life, Delilah's ambition, an empire in the act of crumbling. In your long life, I've rarely seen you act with such consummate grace. I give my mark sparingly, and I don't play favorites, but I will watch this with unusual attention. Oddaj skok wiary. YOLO! The void. Time to see what you've really got, Delilah. Okej. Okay. Miejsce odpowiednie rytuału. Są te pieprzone posągi. Dobra. Był autosave? Pewnie był, ale ja sobie i tak stworzę swojego. Jest wizja. Are all artists narcissists? Okay, jest Delilah. Zabij albo znajdź odpowiedni obraz na zamianę. Okej, okay, tego nie. Emily, tak, tego nie wezmę. Daughter of Jessamine Caldwin, heir to the Empire of the Isles. I call out to you from the void. The last part of Delilah's ritual. Ochre from Morley. Just gibberish. Carmine Beach. Unless I finish the other ritual steps Sir first. Conan Lazurite. Viridian Bile. The tones of your flesh I tempered with Pandician chalk.
Odpowiedni obraz zastępczy. Tak po prostu podpisany. Delilah's work. Chętnie bym jej posłuchał, ale... She's been busy. Okej. Zamień portret. Spoko. My reach too long. Dobra, wiecie, to jest kolejny z sytuacji, kiedy ja chcę zobaczyć, co się stanie, gdybym próbował zabić cel. Więc zobaczmy, co się stanie, kiedy bym chciał ją zabić. Wow, naprawdę? Well, you've lived up to my expectations. Creeping in like a mouse. The mouse of Dunwall. I must say, I'm surprised you came this far. You're the one who gave me this chance in the first place. I thought I might see the Lord Protector pop up at the last minute, but never you. I suspect Corvo's busy. Are you doing this for Emily? Don't bother. You killed her mother in front of her and sold her to a gang of murderous crooks. You think she's fit for the throne? No. The girl Emily Caldwin will have the mind of Delilah the First, who did not inherit everything she got, but came to power through the force of her own genius. Your genius couldn't keep me from reaching you. It won't save you now. Oh. Who have your victims been, Dowd? Civil servants? The housekeeping staff? Drunken boys on watch duty and frail old aristocrats? None like me. Your mother should have taught you not to anger a witch. I'll kill you! You see, you're outmatched. Let's think sick. Okay. No ciekawe, ale nie. Mówię, na razie chcę po prostu chcę zrobić te zabójstwo z powietrza, bo to mnie bardziej interesuje. Wiadomo, zabójstwo z powietrza to jest wręcz gwarancja zabicia. Tylko może byle poczekam kawałek, ale prawie ją miałem, co jest najlepsze. Okej. Co? Co jest? Jest to podobieństwo. Dobra, moment. Nie z tą łapą. Przyznam, tego się nie spodziewałem. On mnie przyciąga? Dobra, moment, dajcie mi wizję. Co jest taką minę, czemu nie? Nie? Jedna, druga. Raz, nie mogłem poczekać. A, patrzcie, udało się faktycznie. Ale patrzcie, wreszcie wykorzystałem te miny. You can't do this. She took my life. Aha, ja mam ją zabić po prostu. Dobra. What? Okej. Okay. Dekapitacja? Nie. Zabiłem i co? Ha, to tyle. Ale dobra, zobaczmy. Cel uratowany Emily. Okej, okay, no dalej niski poziom chaosu, ale ja bym chciał to wczytać. Dobra. I podmianka obrazu. Teraz. Okay, nie powinno być nic prostszego. Brush touches paint. Teraz.
brush touches. Można dokończyć rytuał. Okej. And now I see you, Emily Caldwin. I breathe your breath. I can feel what you do. The bright mornings in the pub. I feel the cold night air of the ruin where you sleep. And the stink of the river. Image strikes the eye. Eye touches the mind. Mind touches the void. Czym ją w ogóle wysyłamy? Your love for Corvo Atano. And your lost mother. For your caretaker, Callista. I feel your fear in the night. Your hunger to learn. To become someone important. My hunger too. My fear. You are becoming mine. We are nearly finished. Close your eyes, Emily. Dobra, moment. Czekaj, zatrzymaj czas, bo dalej tego nie wiem, o co tu chodzi. Aha, figie się dowiem. Dobra. Forever. Feel the void open beneath you. Make room for me. Give in to me, Emily. Give in to me now. A, za wcześnie się te napisy usunęły. Blood flows. Life goes. Out with the old, in with the new. You've lived in his bones long enough. Sweet young girl. Finished. It is complete. I am. What? What's happening? This is all wrong. What am I becoming? Outsider's blood. Is this some trick? Go! Nice. Okej, okay, szczerze myślałem, że będę musiał walczyć z tymi rzeźbami, ale to... istna perfekcja. Okej, okay, nie było wykrycia. Schwytano Delilę! A, to ciekawe. Okej, okay, nie znalazłem... lekko... niecałe 200 monet. Ale to tam nic. Zobaczmy finał dodatku i finał naszej przygody z pierwszą częścią Dishonored. Wszystko się ze sobą łączy. Zagrożenie ze strony Delilah minęło. Dokonałeś wyboru, cokolwiek ono oznacza. No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider who watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Sir Konos to Dunwall as a boy. Made my living as a killer. One of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress. But saved her daughter, who will one day rule the Empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. Okej, okay. Nie sądziłem, że Daud też jest Sir Konos. Czołem, Corvo. I have one more surprise for you. I ask for my life. When I killed your Empress and took her daughter, something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. So my life is in your hands. Make your choice. You make an eloquent plea for a man with innocent blood on his hands. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How in these last days you passed through Coldridge Prison like a shadow, dared the tangles of Dunwall's underworld, and walked out unscathed, outwitted one of the greatest witches in a generation, all with consummate care and skill.
how you saved Emily Caldwin, daughter of the Empress, first of her name, and no one will ever know. But how does it end for Dowd, the hired killer, the murderer, the savior of the Empire? It's up to Corvo now. Ani dobra, okej. Co? Okej. Nie zabił nas. Aczkolwiek to nie było dokładnie to, co się zdarzyło w podstawce. No, w podstawce Dowda po prostu poddusiłem. I poszedłem dalej. Ale... O! Coś jeszcze? O proszę, zostawię swoje ostrze. A i to tyle. Okej, mi się coś jeszcze powie. Dobra, mi to pasuje. No nie powiem, to był naprawdę ciekawy. Ale ten plan Delaili, wbrew pozorom, nie był taki głupi. Aczkolwiek głupie było to, że ona to bez większego po prostu animuszu od razu dała, zaczęła rytuał, bo była stuprocentowo pewna, że nikogo poza nią tam nie ma. Więc w tym przypadku to racja. Dowd faktycznie wystrychnął na Dudka prawdopodobnie jedną z największych wiedźm epoki, ale ciekawe, co z tego faktycznie wyjdzie. Ode mnie w tym odcinku będzie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, prawdopodobnie z... Zagrajmy w Dishonored 2, które już niedługo zagości. Prawdopodobnie na następny dzień po tym, jak kończy się ten dodatek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!